Żurawina, bo o niej będzie dzisiejszy program, zwana jest czasami winogronami północy. Dlaczego? Dlatego, że własności terapeutyczne tych dwóch owoców są zbieżne w pewnej części. Niestety smak nie jest zbieżny, dlatego że żurawina jest raczej cierpka, a winogrona są słodkie. Stąd też żurawiny możemy wykonywać raczej dżemy, konfitury i soki, ale czasami można z niej robić także ekstrakty, które wykorzystywane są w lecznictwie. Żurawina to niska, zimozielona, płożąca krzewinka, która w naturalny sposób porasta bagna i torfowiska w północnej Polsce. Ta, którą tutaj Państwo widzą, jest to żurawina wielkoowocowa, gdyż te owoce są wielkości ponad 1 cm. Jest to gatunek uprawiany potentatami w produkcji żurawiny. Są Stany Zjednoczone, Kanada, Chile, a nawet Białoruś w Europie. Ta żurawina nasza, błotna, wymaga stanowisk podmokłych, znosi okresowe zimowe zalewanie. System korzeniowy ma bardzo płytki, 15-20 cm i w uprawie jest o tyle trudna, że zawsze musi mieć wilgotno. Kwitnie w drugiej połowie maja, w czerwcu i wymaga do zapylania trzmieli i pszczół. Bez tego nie będą powstawały i nie zrodzą się owoce, które wybarwiają się w drugiej połowie września i w październiku. Te nasze owoce są malutkie, mają około średnio 8 mm, natomiast ta wielkoowocowa ma te owoce powyżej 1 cm średnicy. A ponieważ kształt rzekomo przypomina głowę żurawia, stąd nazwa żurawi. Rośliny, która należy do rodziny borówkowych i tak jak wszystkie borówkowe ma wymagania bardzo istotne co do gleby, czyli potrzebuje gleby kwaśnej, pH w okolicach 3,2 do 4,5, w związku z tym bardzo kwaśna gleba. Pędy są bardzo cieniutkie, potrafią się rozgałęziać do 2 metrów. Listki są drobne, eliptyczne, umieszczone skrętolegle, ale ułożone jakby w 2 płaszczyznach. No i przez przycinanie zbyt długich pędów powodujemy, że wyrastają pędy boczne, na których lokują się i zawiązują pąki kwiatowe, a potem pojawiają się owoce. Moda na stosowanie żurawiny przyszła do nas ze Skandynawii i z Kanady. Tam stosowano już 100 lat temu, już wtedy powstały pierwsze prace naukowe, które opisywały własności żurawiny. Każda gospodyni w Szwecji i w Norwegii podobno ma kilka słoików żurawiny w swojej spiżarni i to nie tylko w celach kulinarnych, ale także w celach leczniczych, bo w tych pracach, o których wspomniałem, odkryto, iż żurawina znakomicie nadaje się do leczenia dróg moczowych. Stany zapalne układu moczowego polegają na tym, iż bakterie kolonizują ściany układu moczowego. Po prostu one tam przylegają do ścian. Żurawina ma takie własności, iż utrudnia to przyleganie, a przez to ułatwia ich wydalanie z moczem. Dlaczego żurawina ma takie własności? Otóż powoduje działanie antyadhezyjne. Ona powoduje, iż rzęski, którymi pokryte są bakterie, zwłaszcza bakterie Escherichia coli, nie mogą się ze sobą szczepiać. Po prostu tych rzęsek jest mniej. Przez to bakterie nie mogą tworzyć takiej sieci powiązań, takiej sitwy, która bardzo łatwo kolonizuje drogi moczowe. Jeżeli zastosuje się żurawinę, znacznie łatwiej wydalić z dróg moczowych bakterie. Stosowanie żurawiny jako surowca w przypadku infekcji dróg moczowych albo zagrożenia tymi infekcjami to dobry pomysł. Ale w ziołolecznictwie ważne jest stosowanie mieszanek ziołowych, czyli synergia działania. I tutaj też mamy z tym do czynienia. Otóż okazuje się, że żurawina jedynie ułatwia odlepianie się bakterii ze ścian dróg moczowych. Czy mamy jakąś substancję, która ułatwia odlepianie się czegoś od czegoś? Tak. Taką substancją jest płyn do mycia naczyń. Jeżeli mamy tłusty talerz i nalejemy płyn do mycia naczyń, to ten tłuszcz się łatwiej odlepi. Ale czy tak umyjemy talerz? Nie.
musimy go obficie spłukać wodą. I tak samo jest z żurawiną i drogami moczowymi. Ona ułatwia odlepianie się bakterii z dróg moczowych, ale trzeba do niej dołączyć zioła o działaniu moczopędnym, aby te bakterie łatwiej wyrzucić, wyeliminować z naszych dróg moczowych. Jeżeli chodzi o zioła moczopędne, które nadają się do łączenia z żurawiną, to ja używam ekstraktu z ziela pokrzywy i ekstraktu z ziela skrzypu. Ale można dać nawłoć, może być dziś brzozy. Tutaj tych ziół mamy dość sporo. I teraz w jakich sytuacjach przydaje nam się takie połączenie? Otóż oczywiście w stanach zapalnych i infekcjach dróg moczowych, ale także do profilaktyki. To jest znakomity środek, który działa profilaktycznie u osób, które mają skłonność do tego, iż zakażają się w drogach moczowych. I na przykład jak ktoś ma cewnik na stałe zamontowany, ewentualnie cewnik, który sobie co jakiś czas podaje, no to jest źródło zakażenia. Taka osoba powinna stosować właśnie preparaty łączące zioła moczopędne i żurawinę. Mogą one te osoby stosować oczywiście leki przeciwbakteryjne czy antybiotyki, ale pamiętajcie Państwo, że bakteria dużo łatwiej uodporni się na antybiotyk niż na środek naturalny. Osoby, które mają tendencję do infekcji dróg moczowych, to także osoby z przerostem prostaty, czyli panowie z gruczołakiem prostaty, u których mocz zalega w pęcherzu moczowym, mają częściej infekcje, dlatego że mocz, który zalega, łatwiej ulega zakażeniu bakteriami, tam się bakterie łatwiej namnażają. Pamiętajmy również o tym, że infekcja dróg moczowych to źródło krystalizacji. U osób, które mają infekcję dróg moczowych, łatwiej dochodzi do kamicy, bo te konglomeraty bakterii, które znajdują się w drogach moczowych, są źródłami krystalizacji. Zatem stosowanie żurawiny z ziołami moczopędnymi to profilaktyka kamicy nerkowej. Jeżeli chcielibyśmy stosować żurawinę jako profilaktykę kamicy nerkowej, pamiętajcie Państwo, aby stosować raczej ekstrakt z żurawiny, nie sok, dlatego że sok jest dość bogaty w kwas szczawiowy, a szczawiany są składnikiem kamieni nerkowych, więc lepiej tego tak nie stosować. Ale na początku powiedziałem Państwu, że żurawina to taki winogrono północy. Dlaczego? Dlatego, że posiada też takie własności jak winogrono. Mianowicie działa silnie antyoksydacyjnie. To działanie antyoksydacyjne przydaje się w profilaktyce chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, ale także przy nadmiernym opalaniu, kiedy mamy większy stres oksydacyjny, wtedy taka żurawina będzie nam się znakomicie sprawdzała. Także znakomicie sprawdza się jako dodatek do mięsa. Gdy jemy mięso, zwłaszcza grillowane, no wtedy ten stres oksydacyjny w naszym ciele jest nieco większy. Zatem ta żurawina, jak widzicie Państwo, nie ma znaczenia tylko i wyłącznie dla celów kulinarnych, ale także ma bardzo dobre efekty terapeutyczne jako surowiec antyoksydacyjny. Żurawina, którą Państwo tutaj widzicie, to żurawina prosto z krzaka. Ale my w naszych sklepach raczej spotykamy żurawinę kandyzowaną, która oczywiście no, jest słodka, ma cukier w sobie. Nie jest to potrawa dietetyczna, ale można ją na przykład dodać do jogurtu. Połączenie naturalnego jogurtu i żurawiny kandyzowanej sprawia, że on będzie dużo lepiej tolerowany przez dzieci niż taki naturalny jogurt, który nie jest słodki. Dzieci lubią słodycze. I dużo lepiej, żeby spożywały słodycze w postaci suszonych owoców, czy też żurawiny kandyzowanej, łączonej na przykład z jogurtem, niż aby spożywały słodkie batoniki, które tak lubią. Żurawinę, którą znamy z naszych stołów jako dodatek do mięsa, okazuje się być również cennym surowcem leczniczym, bo używa się ją do leczenia stanów zapalnych nerek dróg moczowych, ale także jest to znakomite źródło antyoksydantów obok aronii, obok winogron, obok borówki czarnej. Jest to znakomita antyoksydacyjna roślina. No zobaczymy, jak smakuje w istocie. Podobno jest bardzo cierpka. Istotnie jest bardzo cierpka.
Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.